Dziękuję. Proszę Państwa. Ze względu na stan zdrowotny nie jestem w stanie przedstawić pewnych spraw, którymi się zajmował zastępca. Natomiast możemy przejść do następnego punktu. Czy wpłynęły jakieś uwagi do protokołu? Czyli przyjmujemy, że protokół jest przyjęty. Przejdziemy do następnego punktu. Oświadczenie i komunikat. Bardzo proszę. Pierwsza sprawa taka faktycznie z 25. Jest to spotkanie i w związku z tym chciałam przyłożyć Komisję Edukacji na godzinę 19. Żeby jakby był czas, żeby dojechać. Tak. I druga rzecz jest taka, że wiem, no ja to tam się zapoznałam z informacjami, że 21 marca jest objazd placówek oświatowych w naszej dzielnicy. Tutaj jakby radny z mojej komisji będzie Maciek i być może Wojtek chcę wybrać udział, ja będę we wszystkich tych placówkach. No i to tyle. Jakby, Tego 5. 5 o 19. O 19. Tak, miało być wcześniej, natomiast po prostu wcześniej jest to spotkanie w mieście. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Tak, bardzo proszę. Państwo, bardzo ja chciałbym zabrać głos do rzecza. Chciałem Państwa poinformować, że na ostatniej sesji po toczącym się właściwie można powiedzieć półrocznej dyskusji nad statutami, w których dzielnica 9 jako jedyna nie zajęła stanowiska, co zostało mi wytknięte i zarzucone na sesji przez przewodniczącego komisji pana Jakowca. I tylko dlatego pewne rzeczy się podziały. Myślę, że bez wiedzy i no, myślę, że również nie z Państwa poparciem. Zmieniono statut dzielnicy, to znaczy zmieniono w formie i treści, bo połączono statut z ordynacją wyborczą, z regulaminem w jedną całość. Powstało blisko 180 paragrafów, według których Państwo będziecie teraz się pracować. Nie daliście Państwo żadnej opinii do procedowanej części ordynacji wyborczej. Nie daliście żadnej Państwo opinii do procedowanej części statutowej. Nie zajęliście również Państwo stanowiska, co szczególnie nasza dzielnica odczuje jako zmiana granic. Proszę Państwa, z 15 913 osób, jakie dzielnica liczy, na skutek zaniechania, zaniedbania, bo tak mi to powiedziano i przedstawiono na sesji, protokoły są dostępne, zmniejszyliście Państwo dzielnicę blisko o 10%, jeśli chodzi o ludność. To jest blisko 1500 mieszkańców znalazło się poza granicami na życzenie dzielnicy, bo z wnioskami wystąpiła dzielnica 8. I pan przewodniczący Puszkarz, który do ostatniej chwili procedował granicę, chcąc, nie mam jasno sprecyzowanego poglądu, co chcąc osiągnąć, bo rozmawiając z panem przewodniczącym Jaśkowcem, zgodził się ze mną, że on nie miał z tym, że tak to nic wspólnego, a jedynie wniosek dzielnicy, ponieważ dzielnica 9 nie wniosła żadnego protestu, uznał, że jest to uzgodnione między dzielnicami i tak dalej. Najważniejsza rzecz, jaka się stała, jak Państwo wiecie, na przełomie zeszłego roku, od miesiąca maja, były konsultowane granice dzielnicy. Oczywiście były one według przebiegu uzgodnionego z zarządem dzielnicy 9, czyli zmieniają prostującego, taka jest informacja pana przewodniczącego Puszkarza, prostującego granicę na ulicy Obozowej wzdłuż nieistniejących ulicy 8 Pułku Ułanu, więc nie jest to żadna przesłanka,
ale równocześnie wzdłuż ulicy Lipińskiego do końca. Jeżeli pamiętam zdania, które padały, że tutaj nam ujmują, tutaj nam dodają, no to się wszystko wyrówna. Niemniej jednak Państwo jako tako stanowiska oficjalnego nie zajęliście jako Rada. A to tylko Rada w kwestiach zajmowania stanowiska jest władna, a nie zarząd. Więc tutaj mam pewien wytyk do zarządu, że nie przedstawił jasno tego stanowiska i rzeczy, które się działy, bo można było może ten niepotrzebne zmniejszanie dzielnicy zapobiec. Proszę Państwa, natomiast ponieważ odbyły się konsultacje w okresie 3 tygodni statutu poprzedniego i działo się to na przełomie miesiąca października, Państwo również nie zajęliście żadnego stanowiska, niemniej jednak na skutek działań innych dzielnic powstał zupełnie nowy druk. Powstał zupełnie nowy projekt statutu, zmieniający jeszcze raz granice również dzielnicy 9. O czym oczywiście zarząd był cały czas informowany, bo to jest informacja od przewodniczącego Jaśkowca z komisji, która się tym zajmowała do spraw zmian statutu, czyli specjalnie powołana do zmian statutu. I ja rozumiem, że Państwo no, nie braliście tym udziału, choć powinniście wziąć. I tutaj na skutek zabiegu w rogu dzielnicy 8 już tylko i wyłącznie, no mogę powiedzieć, że po informacjach, które Państwo dotrzymywaliście do Rady za akceptacją Państwa cichą, bo jeżeli nie zajęliście stanowiska, czyli zaakceptowaliście to wszystko, granice na przebiegu ulicy Lipińskiego zupełnie zmieniono. Czyli pociągnięto wzdłuż ulicy Strąkowej do rzeki Wilgi i granicą rzeki Wilgi. Państwo dzisiaj macie uchwalony plan, plan parku rzeki Wilga. W pewnym pasie obustronnie, nie? Oczywiście granica przebiega po jednej stronie tylko i jak gdyby te środki, które idą w tej chwili na czyszczenie od strony cegielnianej, oczywiście jest jak najbardziej zasadne, bo to wymaga środków i nawet po tej zmianie granicy mieścimy się w obrębie naszej dzielnicy, nie? Będę mówił też nasze, bo jest to moja dzielnica zamieszkania i tutaj działania też. No i stała się rzecz znowu taka, że na skutek tych zmian przebiegu granic dzielnica zmniejszyła się o 20 hektarów. Można by powiedzieć tak, proszę Państwa, no zmniejszyła się, będą inne okręgi, cała geografia wyborcza się oczywiście zmienia, odpada. I tutaj jeszcze w tym drugim procedowaniu nastąpiło następne, no bym powiedział, rozbiór dzielnicy, bo tak to mogę określić, tak to określiłem. Gdzie na ulicy Milana i Turowicza została również zmieniona granica, wyłączając między innymi oczywiście ulicę Pieszówkę, Chmielną, a więc te ulice, które no, od zawsze były historycznie związane z dzielnicą i tak granica przebiegała. Dzisiaj mówienie o regulowaniu granic wzdłuż ciągów głównych komunikacyjnych ma się nijak w stosunku do tej hipotezy, bo na granicy 10 a 8, znowu 10 zanektowała, tak bym powiedział, za poparciem no, przewodniczącego Rady, zanektowała dużą część klinów zacisze tak zwanych, nie mającą nic wspólnego z ulicami, bo to granice tak zostały poprowadzone jak nasze istniejące obecnie granice, czyli ulicą Chmielną, Pieszówka i ulicą Obozową, czyli wzdłuż starych granic, które zostały przypisane. To wszystko, proszę Państwa, ma też duży wymiar finansowy, bo oczywiście mogę powiedzieć tak, że ponieważ algorytm wyliczania środków, ale Państwo na pewno doskonale o tym wiecie, bo to w nowym statucie jest od pół roku procedowane. Zmieniają się możliwości dysponowania środkami, które dostają dzielnice. Dzielnice dostają ogólną pulę środków wynikającą właśnie, i tutaj dochodzimy do sedna, z powierzchni i z ilości mieszkańców i otrzymują te środki poprzez wyliczenie proporcjonalne do tych czynników wchodzących w ten skład. I jak w pierwszym projekcie czytania statutu, który był w pierwszym projekcie zgłoszony, druk 1533,
i tam były załączniki do każdego statutu, taka była forma. Zmieniło się teraz, każdy statut został zgłoszony w drugim czytaniu osobno, od 16.43 do 16.60. I w pierwszym rzędzie stracilibyśmy, proszę Państwa, 330 tysięcy w kolejnym roku, ale myślę, że o tym Państwo też wiecie doskonale. Natomiast po tej zmianie uchwały statutu tracicie już Państwo jako dzielnica, no my wszyscy, już tylko 220 tysięcy. Czyli jak w tym roku pula wynosiła 2 miliony 46 tysięcy złotych, takimi środkami dzielnica dysponuje, tak od przyszłej kadencji, od przyszłego rozdania albo przyszłego nowego roku będziemy już dotrzymywali tylko 1 846 tysięcy. Myślę, że to jest dużo, biorąc w skali globalnej dzielnicy i potrzeb i możliwości i ruchu tranzytowego, który odbywa się przez naszą dzielnicę. Ale oczywiście, gdyby popatrzeć, że te placówki oświatowe, które my finansowaliśmy przez 20 ostatnich lat, a staraniami dzielnicy było wypracowanie, że te placówki zostały włączone w dzielnicę z dzielnicą, to dla mnie jest to kuriozalne i w ten sposób niewybaczalne, że tak łatwo pozbyliście się Państwo dwóch placówek oświatowych, którymi można się było szczycić, bo przedszkole 10 na wniosek i wspólnymi środkami dzielnicy 9 było rozbudowywane i wyposażane, jak również szkoła na ulicy Strąkowej wspólnymi staraniami i środkami z dzielnicy, wspólnymi z miastem. I środkami dzielnicy było również wyposażane, dobudowana drugą halę. No i oczywiście problemy remontowe tam są bardzo znikome i nie wymagają nakładów, czyli jak dzielnica 8 zechciała przejąć takie obiekty, gotowe bym powiedział, no to ja bym się też cieszył, bo infrastruktura części ulicy Obozowej, części tej po stronie drugiej Obozowej też nie wymaga nakładów finansowych. No to też bym taką część chciał połknąć do swojej dzielnicy, wchłonąć. A jak bym popatrzył na granicę, która została przedstawiona poprzez rzekę Wilgę ulicą Strąkową, no to mogę powiedzieć, że te wszystkie obiekty, tam jest cała infrastruktura, która nie wymaga inwestowania. Bo częściowo jest teren spółdzielni, ulica Wilińskiego jest terenem spółdzielni, notabene od dzisiaj, proszę Państwa, jest ulica zamknięta dla ruchu. Więc ponieważ jeździ się teraz dużo na rowerze, więc stałem szlaban nie stawiam dla mnie przeszkoda tam, przeszkoda tamten wjeżdża. Więc ja po prostu wydaje mi się, że Państwo macie prawo w jakiś sposób zażądać, poprosić zarząd, aby wytłumaczył Państwu, dlaczego Państwo nie wzięliście w tym całym procedowaniu, w tym całym uchwał, dlaczego nie wzięliście udziału, nie wyraziła Rada opinii. Myślę, że jeżeli zarząd to akceptował, to przekraczył pewne kompetencje, jeżeli przegapił, to zaniechał pewnych czynności i myślę, że z wymierną szkodą na rzecz dzielnicy. Teraz no troszkę tak, no właśnie słuchając tego sprawozdania zarządu, no to bym powiedział tak, że nie wiem, czy tu jest przegapienie sytuacji, bo jeżeli zarząd spotyka się 4 razy w miesiącu, czyli raz w tygodniu, to tych spraw, myślę, nie powinny umykać te sprawy. Oczywiście pod warunkiem, że się je dostrzega jako rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Natomiast troszeczkę ze zdziwieniem przyjąłem tutaj słowa, które padły, że oto Komisja Informacji doszły pewne nowe zadania w działaniach Komisji Informacji. Oczywiście znam zakres działań Komisji Informacji na dzień dzisiejszy i nie wiem, czy Państwo podejmowaliście w tej materii uchwałę i tak zdecydowaliście, że zakres kompetencji się powiększył, tak? I tutaj stąd rozszerzył się. Oczywiście myślę, że działanie dobre jak każde inne. Budżet partycypacyjny, proszę Państwa, to też jest taka rzecz, chciałem Państwu zdać sprawozdanie, pracowałem w zespole do spraw budżetu partycypacyjnego. Pan prezydent mnie tam zasygnował, prosił, żebym w tym uczestniczył.
Twierdzę jedną rzecz, którą stwierdziłem, zresztą nie bardzo popularną oczywiście tezę wygłosiłem, że jest to jeszcze jedno zadanie powierzone, które dostały dzielnice, więc nie jest to nic nowego, ale żeby było ciekawie, to jest, proszę Państwa, tak, że początkowo dyskusje toczyły się wokół 4,5 miliona, bo 3 miliony, jak wiecie Państwo, dla miasta, a 1,5 miliona dla dzielnic. Pan przewodniczący zespół, jak zwał to zwał, nieistotne, mieli się zwrócić z wnioskiem do prezydenta o jak gdyby, no, dołożenie pewnej puli środków jeszcze, żeby to było po 100 tysięcy na dzielnicę, bo na ten moment to wypada tam 80 kilka tysięcy. Z tego co wiem, to wszystkie dzielnice przystąpiły, aczkolwiek 3 czy 4 dzielnice miały nie przystępować, ale chyba już wszyscy przystąpili. Jest ciekawe w tym wszystkim to, że budżet partycypacyjny wymaga budżetu operacyjnego. Czyli pierwotna taka kwota szacowana i wyliczana do organizacji tego budżetu partycypacyjnego padła blisko 800 tysięcy. Czyli z tych 4,5 miliona trzeba było ściągnąć 800 tysięcy po to, żeby te 800 na co by to miało iść, proszę Państwa, na szeroko rozumianą kampanię 400 tysięcy i na szeroko rozumiane szkolenie Państwa. Szkolenie Państwa w zadaniach powierzonych, które no Państwo, dzielnica ta realizuje od 20 ponad lat, w związku z powyższym pewne doświadczenie jest, tu pozostaje tylko kwestia no, animowania tego, czyli animatorów, którzy będą szli przez miasto z Państwem i za pieniądze z tego budżetu części partycypacyjnego, organizacyjnego będą nieśli ten kaganek światła i oświecali Państwa, co Państwo i jak możecie zrobić. Oczywiście ta kwota nie zyskała akceptacji przede wszystkim radnych, którzy uczestniczyli w tym zespole. Zostało to zmniejszone do kwoty, nie chcę się tu wymądrzeć, ale bodajże 320 tysięcy, co i tak nie stanowi małej kwoty, ale zespół, który to promował, organizacji pozarządowych, które brały udział w tym, no tak to określił, że wszystko, co jest, musi w pewnym sensie kosztować. Natomiast, proszę Państwa, w tym zespole uczestniczyły między innymi takie organizacje jak Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Ośrodek Studium o Mieście, Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej, Inicjatywa Prawo do Miasta, Instytut Europejski UJ i Federacja Anarchistyczna Sekcja Kraków. Te organizacje znalazły się wśród tych osób, wśród tych organizacji, które między innymi ustalały te dla budżetu partycypacyjnego. No powstał pewien spór, czy to ma być projekt, budżet obywatelski, czy partycypacyjny. Pewien problem, dlatego że w budżecie miasta zostało to zapisane jako budżet partycypacyjny. Dzisiaj szef platformy wymyślił, że to musi mieć nazwę budżet obywatelski. I tak to ma być zmienione, tak zostało zresztą uchwalone w tym, że regulaminy. To są rzeczy, które również znalazły się w statutach. Bardzo sztywno zapisane jest wiele rzeczy, które pewnie w moim odczuciu, nie tylko w moim, będą powodowały pewnie wiele dyskomfortów dla pracy Rady, bo bardzo sztywne zapisy niektórych rzeczy nie będą no, pozwalały na... Dzisiaj mamy pewną możliwość jak gdyby wyjścia z sytuacji, z różnych opresji, które nas wpuszcza prawo, natomiast tu już takich możliwości w pewnym sensie nie będzie. Po co o tym mówię? No mówię o tym, proszę Państwa, dlatego że jak zrozumiałem, o wielu rzeczach Państwo nie jesteście informowani, jak to przebiegło, ponieważ te statuty granic w jakiś sposób, no liczyłem, że uda się obronić, no nie udało się obronić, ale nie udało się przede wszystkim dlatego obronić, że w pierwszej kolejności w moją stronę padł zarzut, że dzielnice, 17 dzielnic, które wydały w tej materii opinię, kształtowały tak swoje granice, jak zechciały. A dzielnica 9, ponieważ nie wydała żadnej w tej materii opinii,
Oprócz tam jednej oczywiście opinii, która była, pamiętam, chyba grupy radnych sygnowana, że nie zgadza się z granicami, do nowych statutów Państwu już się nie odnieśliśmy. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Można? Tak, proszę bardzo. No ja jestem, nie, ja już skończyłem. Ja jestem zobowiązany wyjaśnić, ponieważ jestem głównie odpowiedzialny za to. Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, że radni nie są informowani. No, przepraszam byli... bardzo, kiedy? Ja nie byłem informowany. Nie, to nie. Panie jest... przewodniczący, ja odpowiem tak. My między sobą żeśmy się spotykali i pytaliśmy się o zdrowie, nie? Panie przewodniczący, ja chciałbym tylko jedno powiedzieć, że ten temat, że nie byli radni informowani, to mówię tylko do statutu, żeby było jasne. I do tego budżetu obywatelskiego, o komisji, która trwa. Natomiast o innych rzeczach to nie wypowiadam się oczywiście. Ja też o tym mówię i też trochę oczekiwałem, że pan jako radny miejski z naszego okręgu podpowie mnie w tym trudnym okresie, co jest do zrobienia. Bo wie pan dobrze, że mnie nie bywało. I koledzy wszyscy wiedzą. To tyle ma. Panie przewodniczący, chciałbym jedną rzecz powiedzieć, co mówiłem, zresztą powtórzę to jeszcze raz. Pan ma zarząd. Pan przewodniczący kieruje pracami zarządu, pracami rady. Pan przewodniczący nie musi wszędzie chodzić, bo nie ma takiego wniosku, bo może desygnować swojego przedstawiciela w osobie członka zarządu, któregokolwiek, a jest ich dwóch do pańskiej dyspozycji. W związku z powyższym ja w jakiś sposób nie widzę zainteresowania, jest... ponieważ wiem, że państwo niezbyt mile moją osobę tu widzicie. W związku z powyższym sam się wyłączyłem z pracy Rady Państwa, żeby nie słyszeć tutaj zarzutów, że jak ja przychodzę, to zawsze to się źle dzieje. Dziękuję bardzo. To tyle. Dziękuję. Ponieważ... Nie, panie przewodniczący. Oświadczenie i komunikaty. Ja oczywiście dalej. Koledzy wiedzą, to już było mówione, że skierowałem wniosek o odwołanie zarządu i przyszło pismo z prośbą do zarządu o ustosunkowanie się do zarzutu, które ja wyartykułowałem. Jest ich 24 te zarzuty. Osoby, które chcą się zapoznać, bo to jest taki gruby plik dokumentów, są w teczce komisji rewizyjnej. Można tam sobie siąść, poczytać i się ustosunkować. W związku z tym, że przewodniczący wystosował pismo, odpowiedź do kancelarii i nie ustosunkował się znowu do tych zarzutów, tylko zaatakował mnie personalnie. I ja teraz odczytam odpowiedź na te personalne ataki pana przewodniczącego zamiast merytorycznej odpowiedzi na 24 punkty. Odpowiedzi i czytam. Odpowiedzi na oświadczenie przewodniczącego Rady Dzielnicy 9 wyjaśnia. Moja działalność jest zgodna ze statutem i regulaminem Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. I każdy z 24 zarzutów jest poparty faktami i dokumentami w teczce. Oczekiwałem, że przewodniczący odniesie się merytorycznie do zarzutów, a nie zaatakuje mnie osobiście, zarzucając mi kłamstwa. Ponieważ nie da się dyskutować z faktami, to atakiem personalnym próbuje przewodniczący się bronić. Odpowiadam merytorycznie na zarzuty w oświadczeniu. 1. Nie próbuję szkalować zarządu, tylko domagam się przestrzegania i regulaminu. Przestrzegania statutu i regulaminu przez zarząd. Poprzez a. Składanie wotum sekretariatu, kierowanie skarg do Komisji Rewizyjnej Dzielnicy, kierowanie skarg i zapytań do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnicy Krakowa. Wszystko zgodnie ze statutem. 2. Nigdy nie awanturowałem się na sesję. Jest taki zarząd, że się awanturuje na sesję. No nie wiem, może ktoś pamięta, kiedy ja się awanturowałem na sesji, to bym chciał przeprosić za takie posiedzenia komisji. Zawsze działam zgodnie ze statutem i regulaminem, zgodnie z interesem mieszkańców dzielnicy 9. Jeżeli przewodniczący uważa,
że jak ktoś nie zgadza się z jego opinią, to jest awanturnikiem, znaczy, że nie rozumie zasad demokracji i w związku z tym nie powinien przewodniczyć organowi demokratycznemu, jakim jest Rada. 3. Kłamstwem jest, że nachodzę w prywatnych domach radnych. I to chciałem potwierdzić, bo z całą siłą powiedzieć, nie wiem, o co tutaj się rozchodzi. 4. Rozmowy radnych w sprawach odwołania zarządu, nazwane przez przewodniczącego agitacją, świadczą o niezrozumieniu zasad demokracji, co dodatkowo dyskwalifikuje przewodniczącego do przewodzenia rady. Czas, kiedy przewodniczący był nieomylny i rządził dożywotnio, wygrywał wybory wynikiem 99,9%, minęły bez powodu. Źle oceniany przewodniczący może być odwołany. I tu cytuję statut dzielnicy miasta Krakowa, paragraf 20, punkt 1, strona 13. Rada może odwołać przewodniczącego zarządu z innej przyczyny niż przyjęcie sprawozdania jedynie na wniosek co najmniej 1/4 składu rady. 5. Zgodnie ze statutem rady... 3 minuty panu przysługiwało. Dodałem panu minutę i pan dalej wypracowanie. Tak, dobrze, panie przewodniczący. Odczytuję w całości. Niech pan przewodniczący zwróci uwagę, że 3 minuty i potem ewentualnie jeszcze może się wypowiedzieć w tej samej sprawie 2 minuty. W związku z czym mam 5 minut do wykorzystania, została mi minuta. 5. Zgodnie ze statutem rady. To jest właśnie pana działalność. Przepraszam bardzo, panie przewodniczący. Czyli pan uważa, że nie mogę już więcej mówić? Na siłę. Nie mogę więcej mówić, panie przewodniczący? Proszę, minuta i proszę kończyć. Zbierzamy do płyty. Zgodnie ze statutem radny nie może storpadować cennej inicjatywy pozostałych radnych, gdyż do odrzucenia wniosku uchwały potrzeba większość rady, w tym wypadku 8 osób. Czyżby przewodniczący nie wiedział? Nazwanie wrogiej opcji rady osoby, które bardzo rzadko głosują inaczej niż proponuje zarząd, jest niezrozumienie przez przewodniczącego demokracji, która w swojej naturze ma dyskusję i wypracowanie wspólnego stanowiska w danej sprawie. 7. Ostatni punkt. Działanie nazwane destrukcyjne, czyli wyrażanie przez nie innej opinii niż zarząd, wielokrotnie przyczynił się do podjęcia lepszych uchwał całej rady. Dodam, że w przypadku 99% głosuje tak, jak proponuje rada. Załączam to do... Dziękuję. I panie przewodniczący, mam jeszcze drugą sprawę. Proszę pan o czas. Tak jak kolegom mówiłem, zamieściłem na gablotce maile, o których była mowa w piśmie pana zastępcy przewodniczącego i też odpowiadam na pismo pana przewodniczącego. Ono jest w tamtym protokole, kto chce, może się zapoznać. W odpowiedzi na oświadczenie radnego Jana Pietrasa z dnia 18.02.2013 roku zamieszczam e-mail, o który jest mowa wyżej w minionym piśmie. Odpowiadam merytorycznie na pytanie. Odnośnie pytania pierwszego. Tak wygląda brak kontaktów komisji z panią Anią Sulewską. Odnośnie dwa. Komisja do spraw informacji czekała 5 dni, tutaj jest dużymi literami napisane, na treść artykułu, która to treść znana już była 12 grudnia i omawiana na posiedzeniu zarządu. Jest dokument na to, a nie na Komisji do Spraw Informacji. Co mnie dziwi z uwagi na maila członka zarządu zobowiązanego do współpracy z komisją, cytuję, nie współpracuję z radnym Markiem Kosajtem oraz pozornej niezależności pani redaktor wyrażona, cytuję, czekam na opinię, duże litery, cenzurę, wyszukiwanie błędów i tych odnośnie się. Wszystkie opinie, wnioski pisemne są opiniami komisji i w żadnym przypadku nie naruszają regulaminu Rady Dzielnicy. Odnośnie 4. Wszystkie informacje są zgodne z dokumentami komisji. Załączam e-maile, oryginały w teczce Komisji do Spraw Informacji. Zostawię tutaj, pani Julu, potem te maile są po prostu do... Znaczy, ta dokumentacja jest do tego. Ja wyproszę o głos, od razu chcę powiedzieć, do protokołu. Bardzo proszę. To, co przedstawił w tej chwili pan radny Kocajd, ja się nie będę w tej chwili wdawał w dyskusję, ponieważ wydaje mi się, że poproszę
po prostu coś bardziej formalnego, żeby wyjaśnić te kłamstwa, ale praktycznie to jest kolejny raz, kiedy pan radny Kocajda albo w swojej niewiedzy, albo w sposób świadomy przeinacza rzeczy nawet w tej chwili takie, które są w jego, że tak powiem, teczce Komisji Informacji. Ja po prostu nie będę się zniżał do poziomu po prostu kłamstwa i przeinaczenia i zafałszowania czegoś, co sam pan, panie radny, tworzy przy pomocy poczty elektronicznej, to jest pana dokumentacji. Ja na tym kończę. Jeżeli natomiast jeszcze raz tu na tej sesji zostanie wymienione moje nazwisko w sytuacji, w której cierpi moja, że tak powiem, godność, ktoś narusza moją godność, w tym momencie ja podejmę inne kroki. A podejmę te kroki, mając świadomość, że to, co będzie podstawą, znajduje się między innymi u pana w teczce komisji, co pan w tej chwili kolejny, drugi raz wypaczył dla radnych. Ponieważ ja mam świadomość tego, że żaden z radnych nie zadał sobie trudu, aby dokładnie przeczytać to, co pan przedstawi i to, że pan przedstawiał na sesji zdanie komisji, komisji informacji z posiedzenia, którego się nie odbyło w grudniu. Chociażby to. O reszcie szczegółów nie będę mówił, bo nie jest to czas. Natomiast jeszcze raz, delikatnie, mówię przy wszystkich, jeżeli jeszcze raz pan naruszy moje dobre imię, to przy tym w tym momencie ja podejmę inne kroki. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. Panie przewodniczący, ostatnia jest sprawa. Proszę. A ile pan nie będzie miał spraw? Panie przewodniczący, no tyle, ile będę miał do wyczerpania. No cóż ja na to poradzę? Ponieważ dostałem tutaj zawiadomienie o budżecie, o szkoleniu w zakresie budżetu partycypacyjnego i to jest w godzinach, kiedy ja pracuję, 10.14 i tutaj 10.18. No, to jest w sobotę. No tak, ale ja mam jedyny dzień, kiedy ja nie mam wolny i ja po prostu w takich godzinach nie będę mógł uczestniczyć. Nie jest nasz problem, tylko pana. To tak jak komisja. Przepraszam bardzo, ja rozumiem, że... Zgłaszam ten problem i tyle wam dziękuję. Inaczej nikt, że tak powiem, pana, panie radny, do tego nie zmuszał. Sam pan, że tak powiem, na komisji. Przepraszam bardzo, ja w tej chwili mówię i proszę mnie nie przerywać. Ale ja... No, powiedz tego, ja tylko chcę powiedzieć, że nikt z rady dzielnicy ani z zarządu nie zmuszał pana do udziału w budżecie szkolenia. Sam pan zgłosił się na komisji, na moderatora. Zgłosił się jako jedna z osób, zgłosiła się pani na tak Grodowska i tak dalej. Ja rozumiem wobec tego, że w tym momencie, bo ja to interpretuję w sposób jednoznaczny, że pana pewne rzeczy, że tak powiem, przerastają, dlatego pan prawdziwie tak się zadziękuje. Tak, a ja... I to mówię wprost w oczy panu. No, i to mnie pan, i to uważa pan, że to nie jest obrażanie. Nie, ja mówię, że to ja pana to przerasta. Dziękuję. Ja to rozumiem, bardzo dobrze. Super. Dziękuję. Ale ja powiem, jak było na komisji. Na komisji było tak, że był właśnie ten temat poruszony. Kiedy będą się odbywały szkolenia? I pani, która się tym zajmowała, czyli członek zarządu, stwierdził, że to będą, no przecież wszyscy radni pracują, będą to po godzinach pracy. Takie było stwierdzenie i ja pamiętam. I... No jest po godzinach pracy, bo w sobotę. Sobota jest niewolna od pracy. Proszę pana, i wobec tego, że inny dzień ustawia, jeżeli nie sobotę. Dobrze. Przepraszam. Czyli krótko. No ale w czym problem? Ja nie rozumiem. No to nie może być nawet. No, wiecie, ale to, no to zrobi zarząd, tak? Proszę bardzo. No. Komisja informacyjna jest bardzo liczna. Nie, znaczy... Ja po prostu zgłosiłem ten problem i tyle, a państwo robicie z tego jakieś wielkie fale. Dobrze. Skończył? Tak, dziękuję. Dziękuję. Są jakieś ogłoszenia przez komisję? Komisja komunalna 11 po 17. Jaki dzień tygodnia? Piątek. 11 kwietnia. Kwietnia o 17.30. Komisja Infrastruktury i Budownictwa również 11 kwietnia o godzinie 18.00. Czyli zaraz po 17.30. Ale to pół godziny to jest za mało. 11.30 to jest 11.00. 11.30 to jest 18.00. A który jest później? Zaraz po tym, bo 30 minut jest za mało. I zarówno, że ja nie uczestniczę, ale w piątek, no tak jak przed momentem mówiliśmy, prawda, że po południu jest czas wolny, w sobotę i w niedzielę też. Więc nie, to niemożliwe. A w inny dzień nie ma wolnego czasu?
Nie, nie, no szanowni państwo, trochę spokoju i powagi, bo to naprawdę trochę już się to robi. To jest tak, że pan po prostu podporządkowuje terminy komisji, komisji komunalnej. Nigdy nie odbywała się Komisja Infrastruktury w piątek wieczorową porą, tylko odbywała się w innym trakcie. Od jakiegoś czasu odbywa się, ba nawet, Komisja Bezpieczeństwa odbywa się także wieczorową porą w piątek bez informacji. Ale pani radna, to jest przecież przedstawienie przewodniczącego komisji. Statut dzielnicy Rady Miasta Krakowa. 11 kwiecień Komisja Infrastruktury i Budownictwa o godzinie 18.15. Zaraz potem niech będzie te 15 minut jeszcze, żeby się przedłużyło tak ostatnim razem. 18.15. Komisja Bezpieczeństwa 16.04. Poprzednio ze strażnikiem. O 16. Co to jest środa? Co to jest? Środa? Środa, tak, bo ja to przeważnie tylko w środę. No, 16. 16 plus 17, tak? Tak. 16 ze strażnikiem, a 17. Komisja informacje to bardzo późno, bo ja muszę. Ja już nie należę, także. Dlaczego nie należysz? Wobec należysz. Wyczerpania porządku obrad zamykam 61. sesję Rady Dzielnicy 9. Dziękuję.